Już jesteś bliski, że niemalże wyznania uczucia, ale ja zbliżasz się coraz bardziej. Ale zróbmy tak, Marynka, że jednocześnie jest tak, ale bardzo ci jest miło z tego powodu, że jednak ktoś cię adoruje, że ktoś jest tak w tobie mocno zakochany, wie, że tam szaleje na twoim punkcie i pojawia się Jonathan. Zostałem zapytany tak dość niedelikatnie, ostentacyjnie o to, czy któryś z rekwizytów użytych w programie, gdyż często występują, tworząc różne śmieszne sytuacje, zamknąć nawias, zapadł w mojej pamięci głębiej niż inne. I mam problem, bo właściwie żaden nie zapadł, ale przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że jeden zapadł, choć go nie widziałem, bo akurat wtedy mnie nie było, a był, ale znam z opowieści. Była to taka jakaś laleczka, którą ktoś z widowni dał chyba Aśce Kołaczkowskiej i ona dostała to jako pozaserialowo, czy jakby dla niej osobiście, natomiast został użyty w serialu i to w sposób dość dramatyczny, brutalny, gdyż ta lalka po prostu znalazła się nagle na ziemi, a następnie w częściach. Czyli najpierw znalazła się na ziemi, a później znalazła się w częściach na ziemi. Gdzieś fruwała w kosmosie, ja w ogóle ukradłem z niej takie małe szkiełko, okrągłe, bo uznałem, że jest takie fajne, trochę wygląda jak szkło kontaktowe, a ja mam wadę wzroku, może a nuż, ale okazało się, że to było oko tej zabawki, to znaczy także ze szkła kontaktowego raczej nici, a nici wiadomo, przydają się też do higieny jamy ustnej. Na pewno była to lala i to był czas, kiedy urodziłam moją córeczkę. Córeczka była w garderobie, miała 6 tygodni, tam zbiegałam ją karmić, a tutaj reżyser wymyślił, że jednocześnie będę również mamą na scenie. Więc tak naprawdę miałam taką ciągłość zachowaną, no córeczki nie chciałam tutaj ciągnąć, żeby ona na żywo tutaj kilkumiesięczne dziecko, kilkutygodniowe tak naprawdę było z nami, bo wiadomo, że byłoby trudno. A była lala, która niemowlak i no mam duży sentyment do tej lali. Mam ją zresztą w domu i tą lalę przewijaliśmy, opiekowaliśmy się nią i po prostu czułam się tak, jakby była ze mną córeczka. Ale takim najdziwniejszym rekwizytem, który był na scenie, znaczy może nie dziwny, ale w sposób dziwny używany, to był cukier. I kiedyś ten cukier był rozsypany po całej scenie. No i proszę sobie wyobrazić, co się mogło dziać, kiedy cała scena jest wysypana czymś białym. Nie pamiętam zupełnie żadnego rekwizytu, którego używałem. Nie wiem, czy w ogóle posługiwałem się jakimiś rekwizytami tutaj. No, takim moim quasi-rekwizytem są na pewno flaszki, do których zawsze dążę. Flaszki, które stoją w barku i to na moją prośbę. One są wypełnione prawdziwymi treściami, więc to jest taki mój ulubiony rekwizyt i znam się na nim. Rekwizyt. Było ich kilka. Po pierwsze, może przedstawię, to jest mój syn Antoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz na planie Spadkobierców. Zazwyczaj wszyscy są zdziwieni tym, nasi goście, że alkohol jest tutaj prawdziwy na stole. Oczywiście jest prawdziwe whisky, nie wiem kto o to dba, więc kilkakrotnie poczęstowałem jakichś gości właśnie alkoholem. Byli bardzo zdziwieni, byli przekonani, że to jest herbata. Natomiast dopiero jak łyknęli, widziałem na ich oczach zdziwienie. To drzewo wielokrotnie zagrało. Kiedyś pamiętam, że jadłem liście z niego i kiedyś to drzewo też udawało chyba jakiś tor przeszkód w jakimś ćwiczeniu gimnastycznym. No i pamiętam słynną scenę między Kenem a Dorin chyba, jak opluwali się mandarynkami. Tak, na gorąco. No, takie wspomnienia. Wszystko może stać się tutaj rekwizytem. Każda rzecz, którą da się podnieść. Z rekwizytami w Spadkobiercach jest dosyć dziwnie, dlatego że one się pojawiają znikąd tak naprawdę. My nie przygotowujemy sobie rekwizytów, no chyba że potrzebna jest, nie wiem, kamera albo rower. Wtedy są przygotowane, ale w związku z tym, że my się dobrze bawimy tutaj i lubimy sobie robić żarty, to każdy przed programem, jakbyście popatrzyli z kamerą, to chodzi i szuka za kulisami, czy nie leży coś śmiesznego, co można. To się może okazać, że to jest pudełko zapałek albo kij od szczotki, a na przykład z kijem od szczotki Robert Górski potrafi zrobić takie rzeczy, że które się fizjologom nie śniły po prostu. Więc ten kij na pewno się pojawi tutaj na scenie, jak tam gdzieś stoi, i wystrzeli w trzecim akcie. Nie pamiętam specjalnie jakichś głupich, pamiętam odcinek, w którym pojawił się tort na scenie i momentalnie wszyscy spojrzeli po sobie i wiedzieli, że ten tort będzie rzucany na pewno, tylko nie wiadomo, kto zacznie. No i skończyło się oczywiście rzucaniem tortu, także jest to trochę przewidywalne i z ciekawością, jak się wchodzi na scenę i wiemy, że ktoś ma wejść za chwilę na scenę, to patrzymy na ręce, czy nie ma czegoś głupiego w ręku. To jeśli chodzi o rekwizyty. Najdziwniej użyty, najciekawszy rekwizyt. Mnóstwo jest rekwizytów ciekawych, większość jest zaskakujących, bo to reżyser wymyśla najczęściej, z jakim rekwizytem ta scena się odbędzie, a potem my już według naszej inwencji tym rekwizytem operujemy. Ale chyba najciekawiej użyty to były mandarynki, mimo wszystko przychodzą mi do głowy, które wystąpiły jako rekwizyt w scenie z Dorin, czyli z Aśką Kołaczkowską jakby tutaj to było takie dla mnie najciekawsze użycie rekwizytu. Chociaż co można zrobić z mandarynką? Zjeść po prostu, prawda? No tak, i my jedliśmy te mandarynki, ale w jakiś taki dość nieoczekiwany sposób. Więc rekwizytów zawsze w serialu jest dosyć sporo i w związku z tym, że my nie jesteśmy przygotowani do serialu, do poszczególnych scen, w związku z tym nie wiemy bardzo często, co to są za rekwizyty, to wszystko jest też dla nas niespodzianką. Pamiętam dwa takie szczególne. Jeden to była maseczka, którą musiałam Wojtkowi Kamińskiemu założyć. I ja byłam przekonana, że to będzie maseczka taka, no powiedzmy, że ją wyciskam z tej tubki i że nałożę Wojtkowi krem na twarz. Się okazało, że to jest jakaś taka maseczka z wyciętymi już otworami na nos, na usta, i to było dla mnie szokiem i rzeczywiście w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Się przekonałam, kobieta. I drugi, ostatnio użyty, to była suszarka taka na bieliznę. No i ta suszarka była troszeczkę taka tandetna, bo tam, nie wiem, może za 50 zł gdzieś kupiona. W każdym razie te pręty zaczynały się wyrywać. W związku z tym, jak one zaczęły się wyrywać, to była taka scena bardzo brutalna w pewnym momencie, że zaczęliśmy tę suszarkę kompletnie rozwalać na części, zaczęliśmy się bić i tę suszarkę rozwaliliśmy i to było bardzo nietypowe użycie suszarki takiej do bielizny, jakie do tej pory spotkałam w swoim życiu. Kiedyś zniszczyłem jeszcze broń, taką wiatrówkę. Wygiąłem lufę, zupełnie niechcący. Jeszcze kiedyś dostałem, a to mnie wsadzili prawie dosłownie na wózek, rolki. Ja nie umiem jeździć na rolkach, kompletnie. Nic a nic. I dostałem takie profesjonalne rolki bez hamulców, że nie mogłem się zatrzymać. No i o mało nie przypłaciłem tego. Pewnie bym sobie poradził, jakbym spadł ze sceny, ale scenografię mało nie zniszczyłem. To byłaby strata. Nie przypomnę sobie, czy ten odcinek był telewizyjnym odcinkiem, czy był takim na żywo festiwalowym odcinkiem. Chyba to drugie, na jakimś dobeściaku. Była scena miłosna pomiędzy Kenem i Dorin, odgrywana na kilku pomarańczach. Oni turlali do siebie te pomarańcze, przecierali się tymi pomarańczami, wkładali sobie te pomarańcze w odzież. No było to arcyśmieszne, bo tam pomarańcze były bardzo ważnymi elementami. No na przykład kojarzy mi się Jasiu Rewers, który kopie w scenografię i ona, to już tutaj dla telewizji, i ona spada, zwija się i roluje. Graliśmy w badmintona, kiedyś też mi się zdarzyło z Jasiem, mieliśmy paletki, więc tam dość dużo. No i ważnymi elementami rozgrywki są butelki z alkoholem, bo cały czas zaskakują gości, że jest tam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale chyba prawdziwy alkohol. Pierwsze, co mi się nasuwa, to chyba taki słonik, nie wiem, to było gdzieś tak już jakiś czas temu. Słonik z taką trąbą w formie pistoletu, że jak się naciskało spust, to trąba słonika się zawijała. Na zasadzie tak jakby przywoływanie palcem. No i tego użyłem w jakimś tam chyba momencie zagrożenia. No, tak to wiadomo, z jednego rekwizytu mandarynki koleżeństwo potrafi zrobić naprawdę piękną scenę. A jeszcze mam jeden rekwizyt, który wziąłem do domu, ale właściwie nie wykorzystałem go. Nic śmiesznego się z nim nie wiąże, chociaż w domu bardzo lubię go stawiać na stole i się śmieję z tego, nie wiem czemu. Taką mam kolbę Englemajerkę, czyli taką trójkątną kolbę. Ze szkoły pamiętam, że to jest Englemajerka. Zapadła mi w pamięć, bo mam ją w domu, także utrwaliło się.